Dzień dobry, Krzysztof Szymański. Dzień dobry, Beata Kozar, witam Was. Dzisiaj jest ze mną Beata. Tak pokrótce powiem Wam, bo bio jest dość długie, ale tak dla uogólniania. Więc interior designer, fotografka, malarka, założycielka pracowni projektowej utworzoną pod własną marką. Ukończyła szkołę projektowania wnętrz w Londynie, szkołę filmową w Warszawie, studia psychologiczne we Wrocławiu, Total Design Management w Szkole Biznesu przy Politechnice Warszawskiej. Od kilkunastu lat mieszka i pracuje w Polsce, laureatka statuetki, sukces roku 2014, była członkinią Business Lady Club, współpracowała m.in. z Krzysztofem Miruciem przy programie Zgłoś Remont w HGTV. Towarzyszyła kilkaset projektów w Polsce i za granicą, każdy indywidualnie dopasowany do potrzeb, domy, apartamenty, mieszkania na wynajem. Pracuje ze sprawdzonymi wykonawcami, aby zapewnić klientom maksimum komfortu. To jest Beata właśnie, Beata Kozar. Ja mam do Was pytanie, bo nie zadałem na początku pytania, czy w ogóle nas słychać i widać, bo jest już z nami kilka osób, a nikt nic nie pisze. Właśnie, coś napiszcie, bo my Was nie widzimy. Dajcie znać, czy nie nas wiem, czy słychać, będę gadać widać. Tutaj do Krzysztofa, do siebie. Słychać i widać, Magdalena pisze, Aneta, wszystko okej. Dzień dobry, cześć. Także Beata dzisiaj nam przedstawi temat, jak uniknąć błędów przy projektowaniu domu, czyli jak sprawić, aby marzenie nie stało się koszmarem. Miło Was dzisiaj widzieć. Ja może zanim zaczniemy, dajcie znać na czacie, czy jesteście tu dzisiaj z powodu, bo projektujecie dom, zastanawiacie się nad własnym domem, czy być może chcecie zaprojektować własne mieszkanie. Dajcie informacje na czacie, tak żebyśmy wiedzieli, jakie są Wasze oczekiwania. Właśnie projektujemy, Basia pisze, Gosia, szukamy projektu domu, Agnieszka, jestem w trakcie budowy, Dorotka, chcę zaprojektować dom, Roza pisze, projektuję dom, także widzę, że wszyscy, przynajmniej większość dzisiaj, co z nami dzisiaj jest osób, to na świeżo. Będę aranżować domki. Czy tu będzie coś na ten temat? No myślę, że kilka podpowiedzi może być. Anetka pisze stan zero. Także fajnie, miło. Miło, że jesteście w odpowiednim miejscu. Ja może zanim zacznę, to jeszcze mam dla Was kilka informacji, bo część z Was planuje budowę domu, jak zauważyłem. Część z Was być może jest jeszcze na tym etapie zerowym. Ja powiem Wam tak, w najbliższym czasie planujemy kilka webinarów o ciekawej tematyce, być może też żeście się już wpisali. Ja może tak pokrótce powiem, co w najbliższym czasie, o czym w najbliższym czasie będziemy rozmawiać, to może z tej tematyki także Was coś zainteresuje. Między innymi 24. Osobiście prowadzę webinar o godzinie 19, czego żaden bankowiec ci nie powie, kiedy będziesz się starał zaciągnąć kredyt hipoteczny. Ja zaraz Wam linki udostępnię dla osób, które się jeszcze nie zapisały. 29. Co musisz wiedzieć, kupując mieszkanie od dewelopera? Autor książki na temat właśnie takich pułapek, które często deweloperzy zostawiają na swoich klientów, żeby maksymalizować zyski. Artur Dołowski wydał książkę. W tejże właśnie książce opisał właśnie takie praktyki. I 6 lipca, godzina 18, pozwolenie na budowę i zgłoszenie robót budowlanych. Co załatwisz online? Doktor Rafał Dybicz przybliży nam tą tematykę. Czy coś z tej tematyki jest dla Was bliskie albo Was interesuje? Dajcie znać na czacie, bo będziemy przygotowywać takie spotkania, żeby jakoby uzupełniać to, co mogłoby Was interesować. Ja już puściłem Wam linka, jak macie ochotę, zapiszcie się na spotkania, które Was będą interesować. Czy Marzena, czy Sylwia pisze, że super. Także bardzo, bardzo się cieszę. Jeszcze patrzę, bo dzisiaj tak, ja jeszcze może udostępnię taki jeden slajdzik. Tutaj jest, tylko wcześniej się nie załadował, już się załadował. Czyli tak, 24, godzina 19. Czego bankowiec ci nie powie, kiedy będziesz się starał zaciągnąć kredyt hipoteczny? 29 czerwca, godzina 18, co musisz wiedzieć, kupując mieszkanie od dewelopera? I tutaj właśnie Artur Dołowski, książki, autor książki na temat właśnie tych takich zapisów.
które deweloperzy gdzieś czasami w umowach wprowadzają, albo jak próbują oszczędzać na materiałach, żeby wyglądało to wszystko porządnie, a niekoniecznie porządnie jest wykonane. I 6 lipca pozwolenie na budowę i zgłoszenie robót budowlanych, co musisz wiedzieć. O, i jeszcze jeden webinar, 8 lipca, jeżeli chcecie budować dom z wykorzystaniem kredytu hipotecznego, to także Was zapraszam, bo będziemy się skupiać tutaj konkretnie już na temat tego, jak wypełniać taki kosztorys budowlany, na co zwrócić uwagę. Także ja już oddaję głos Beacie, zostawiam was bez Beatą i za jakiś czas dołączę ponownie, a na ten czas do usłyszenia. Dobrze, dziękuję Krzysztof. I ja tylko chciałam powiedzieć, jeśli jeszcze mnie słyszysz, że mi się nie załadował ten twój slajd poprzedni. Nie wiem jak tutaj reszcie osób, więc może jeszcze na koniec jeszcze raz to puścisz. Dobra, słuchajcie. Na początek chciałam was w ogóle przeprosić, jeśli będę się jąkać, jeśli będę gdzieś trochę przedłużać. To jest taki mój właściwie pierwszy webinar, który prowadzę sama, więc sama i to w dodatku do komputera, nie widząc ludzi. Więc mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę i to nasze spotkanie będzie dla was interesujące. Ja tutaj będę zerkać sobie też na ten czat i jak coś będziecie chcieli dopytać, to będę po prostu na żywo też odpowiadać. Jeśli mi się nie uda, to zapraszam po webinarze, także odpowiem na jakieś bardziej szczegółowe pytania. No dobrze, spotkaliśmy się tu dzisiaj, żeby porozmawiać o tym, jak kupujemy dom, czego projektujemy, jakie błędy możemy popełnić, co nas czeka na tej drodze, żeby to marzenie o naszym wspólnym, o naszym domu stało się takim spełnionym marzeniem, a nie koszmarem i walką. Ja wam powiem szczerze, że sama też niedawno byłam w tej grupie osób, też się rozglądałam za domem. Kupiłam dom, który już stał, który był już przez kogoś wykończony, więc przeszłam trochę koszmar, ale też będę wam wtrącać właśnie takie historie z moich własnych doświadczeń. Krzysztof mnie tutaj już przedstawił, więc może nie będę tego już powielać. Tak jak wspomniał, zajmuję się projektowaniem. Głównie się skupiam na projektowaniu wnętrz, więc tutaj widziałam jakieś pytania na ten temat, to zapraszam po webinarze, bo dzisiaj chciałabym jakby tak bardziej ogólnie opowiedzieć, bardziej się skupić na tym etapie dochodzenia do projektowania wnętrz, a nie na samych wnętrzach. Jestem też fotografem, co mi bardzo ułatwia patrzenie kadrami, czyli jakby patrzenie całościowo na projekt, który wykonuję. Szkoła taka psychologiczna też bardzo dużo mi daje, jeżeli chodzi o taki kontakt z klientem. To jest bardzo ważne, w jaki sposób się komunikujemy, co opowiadamy. I tu od razu zwrócę uwagę, bo potem może mi to wylecieć z głowy, że ta komunikacja jest bardzo ważna na poziomie projektant-inwestor, natomiast też jest bardzo ważna, jeżeli nie korzystacie z porad projektantów czy architektów, to jest też bardzo ważna w tej relacji z wykonawcą, tak? Bo jeżeli nie przekażecie jasno, otwarcie swoich oczekiwań, nie będą to rzeczy czyste, jasno powiedziane, klarowne, no to po prostu wykonawca prawdopodobnie zrobi to po prostu po swojemu, a nie tak jakbyście chcieli, więc bardzo na to uczulam, że komunikacja na każdym etapie jest bardzo istotnym elementem projektowania domu. Dobrze, nie będę już o sobie, bo to pewnie można wszędzie znaleźć, jak ktoś będzie chciał trochę więcej wiedzieć, to też potem mogę odpowiedzieć na jakieś pytania. Co ja bym chciała wam dzisiaj opowiedzieć? Chciałabym opowiedzieć o tym, czy w ogóle można samemu zaprojektować dom swoich marzeń. Wiele osób w ostatnich latach zgłasza się właśnie do biur projektowych i zleca takie zadania. Natomiast znam też dużo osób, które mają świetne wyczucie stylu, wiedzą co chcą, wiedzą co lubią. Poza tym jest tak
rynek otwarty, jest tak dużo ścieżek, które można wykorzystać, żeby takie informacje zdobyć. Dużo czasopism, programy telewizyjne, które po prostu biją rekordy popularności. Więc myślę, że są takie osoby i bardzo często się to zdarza, że same sobie projektują swoje domy i swoje wnętrza. Chciałabym tutaj zacząć może od tego, co się kryje pod tym hasłem w ogóle marzenie. Może ja sobie tu przejdę na następny slajd. Marzenia jakby w nas dorastają, tak? Marzymy sobie o domu, o cudownym otoczeniu i tak jak tutaj Krzysztof wspomniał, dajemy się niestety bardzo często nabrać na te takie sztuczki deweloperów, gdzie widzimy piękne zdjęcia rodziny w otoczeniu lasów, w otoczeniu placu zabaw, przepiękne wnętrza. Wszystko to chcemy, widzimy siebie siedzących na kanapie, w gronie rodzinnym, no ale do tego marzenia niestety nie zawsze jesteśmy w stanie dotrzeć później, tak? Bo potem się okazuje, tutaj wam pokażę, bo sobie przygotowałam kilka takich, oj, coś mi się tutaj zacięło. No dobrze, lecimy dalej, szkoda czasu. No więc tak jak wrócę jeszcze do tego, do tych marzeń, tak, że dostajemy taką ulotkę o pięknym, wspaniałym domu, rodzinie, która się cieszy i w ogóle jest bardzo szczęśliwa z tego, że sobie kupiła nowy dom. Natomiast zanim dojdziemy do realizacji tego marzenia, no to trochę nas to po drodze tutaj czeka różnych niespodzianek. Marzymy o domu, idziemy do dewelopera, deweloper pokazuje nam przepiękne, wspaniałe zdjęcia cudownej, szczęśliwej rodziny, tylko niestety bardzo często się okazuje, że ta ulotka ma się nijak do rzeczywistości. Tutaj nawet jeśli widzicie slajdy, to na slajdzie znalazłam taki pierwszy, lepszy z internetu zdjęcie pokazujące, jak realizacja była pokazana na zdjęciu, na wizualizacji, a jak wygląda w rzeczywistości. Może zacznę po prostu od tych rzeczy, na które należy zwrócić uwagę. Słuchajcie, pierwsza rzecz, na którą ludzie nie zwracają uwagi, niestety, to jest lokalizacja danej inwestycji. Czy to jest działka, czy to jest już stojąca nieruchomość. Nie zwracamy uwagi na to, jak ten teren będzie, jak on wygląda, no to widzimy, ale jak on będzie wyglądał w przyszłości, no to niestety bardzo wiele osób okazuje się w ogóle nie zwraca uwagi, nie sprawdza planów zagospodarowania przestrzennego, nie orientują się, czy będzie jakaś duża inwestycja w okolicy, czy będzie tam może, nie wiem, jakaś spalarnia śmieci albo droga szybkiego ruchu, być może, nie wiem, jakieś hurtownie, jakieś duże sklepy, rzeczy, które no, nie każdy chciałby mieć chyba w swoim najbliższym sąsiedztwie. Więc to jest pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Trzeba zwrócić uwagę również na to, jaki jest stan dróg i czy on będzie w przyszłości zmieniony, czy deweloper odpowiada w ogóle za to, żeby taką drogę zapewnić, kto jest właścicielem tej drogi, czy w ogóle będzie dojazd do tego domu, tak? Często kupujemy działki, gdzie są jakieś polne, leśne drogi, one są wydzielone, ale nie wiadomo kiedy one powstaną. Ja mam też taką zasadę, mogę wam podpowiedzieć, że generalnie wchodząc do nieruchomości czy oglądając lokalizację, uczulam swoich klientów na to, żeby budując dom, czy go kupując, czy to jest apartament, czy mieszkanie, zwrócić uwagę, potraktować w ogóle tą nieruchomość jako nieruchomość, którą w przyszłości będziemy chcieli sprzedać. Czyli nie patrzmy na to, co my jesteśmy w stanie zaakceptować w danym momencie, ale zastanówmy się, czy jeśli przyjdzie do sprzedaży danej nieruchomości, czy mój potencjalny klient będzie zainteresowany kupnem tej nieruchomości. Do tej pory się to sprawdzało. Myślę, że to jest taki fajny,
fajna rzecz, na którą po prostu warto zwrócić uwagę, tak? Czyli nie to, co my chcemy i co my jakby co bierzemy pod uwagę i co jesteśmy w stanie zaakceptować, ale to, czy to się sprzeda. I tutaj taka mała anegdota, ponieważ kilka dni temu był u mnie w domu pan, który ma mi zakładać klimatyzację. No jest tutaj problem jakby z podłączeniem technicznym tej klimatyzacji. Wcześniej deweloper nie zadbał o to. I padła propozycja, żeby umieścić te przyłącza, ten komin w kominie, który służy nam jako komin do kominka. Kominka nie mamy i mieć nie chcemy, więc mój mąż uznał, że możemy po prostu to wykorzystać. Natomiast ja się stanowczo sprzeciwiłam, właśnie stosując się do tej zasady, że my akurat tego kominka nie chcemy, ale jeśli kiedyś będziemy chcieli sprzedać ten dom, no to nasz potencjalny klient no, może chcieć mieć ten kominek i wtedy będzie to duży minus tej nieruchomości. Drogi już mówiłam, autostrady i tak dalej, i tak dalej. Nie chcemy mieć tego w okolicy, więc warto zwrócić na to uwagę. Warto też zwrócić uwagę na to, ile czasu będzie nam zajmowała droga do domu z pracy na przykład, prawda? Czy dzieci, czy będziemy musieli wozić codziennie i to nie tylko jak są małe, ale również jak są już duże. Czy jest jakaś komunikacja w okolicy, jakiś, nie wiem, pociąg, kolejka, tramwaj, autobus, cokolwiek. Też się spotykam z tym, że na przykład w niektórych miejscowościach, które wbrew pozorom są bardzo blisko dużych miast, na przykład nie są świadczone usługi dostaw jedzenia, co w przypadku na przykład ostatniej pandemii było no dość uciążliwe, tak, że dostawca po prostu nie obsługuje tego terenu. Nie dostarczają zakupów, więc tutaj jakby też jest to rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Oczywiście nie powiem, nie chcę już się w szczegóły tutaj mocno angażować, ale cały stan taki prawny nieruchomości należy sprawdzić. Tak? Jeżeli kupujemy działkę, no to jaki jest jej status prawny, czy jest tam jakaś księga wieczysta, czy jest możliwość zabudowy, jakie są warunki tej zabudowy przewidziane planem zagospodarowania przestrzennego. Ktoś sobie na przykład wymarzy dom z płaskim dachem, tak jak ja kiedyś, a potem się okazuje, że niestety w warunkach zagospodarowania nie ma takiej możliwości, bo dach musi być spłaszczysty i to określonym stopniu nachylenia. Więc to też jest coś, co warto wiedzieć przed zakupem nieruchomości bądź działki. Warto też zwrócić uwagę na to, czy ciężki sprzęt na przykład da radę dojechać. Tak? To są takie rzeczy, wydawać by się mogło bardzo oczywiste, ale uwierzcie mi, że naprawdę bardzo wiele osób w ogóle nie zwraca na to uwagę, nie myśli o tym wcześniej, ponieważ kierują się emocjami, nie wiem, podoba im się las, który jest przy tej działce, podoba im się to, że są oddaleni od reszty ludzi, ale niestety to może powodować jakieś problemy w realizacji naszego marzenia i generować koszty. Co jeszcze możemy zwrócić uwagę? No na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, kto będzie mieszkał w okolicy. Jeśli kupujemy działkę, tych działek jest tam na przykład 10, no to oczywiście nie wiemy, kto się wybuduje za płotem. I tutaj sobie wrzuciłam właśnie dla porównania kadr z firmu sami swoi, no bo może nam się takie coś przytrafić i bardzo często się spotykam z takimi doświadczeniami swoich klientów, którzy mówią, że no na przykład czegoś tam nie można zrobić, bo sąsiad się nie zgadza albo tam no są jakieś niefajne sytuacje pomiędzy nimi. Kolejna rzecz to też, jeżeli myślimy o zakupie takiego domu z duszą tak zwanego, tak? Czyli jakiegoś starego dworku, domu, nie wiem, jakiejś kamienicy, no to też zapominamy o tym i warto to sprawdzić przed zakupem, jaki jest, no oczywiście jaki jest stan techniczny tego budynku, to jest jedno, ale czy tam jest konserwator na tym, czy będą potrzebne jakieś pozwolenia, no musimy się liczyć z tym,
że nie będzie to łatwa inwestycja i zawsze w domach, które już istnieją, nawet jeśli one nie są stare, nawet jeżeli nie mają konserwatora, no to zawsze się tam zdarzają jakieś niespodzianki. Więc kupując coś z drugiej ręki, coś z duszą, coś starego do remontu, musimy wziąć pod uwagę fakt, że może nas tam wiele rzeczy zaskoczyć, czyli może nam wygenerować po prostu też dodatkowe koszty i problemy. No kolejną taką rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, które może nam przysporzyć problemów później, to jest źle wykonany projekt. I ja nie mówię tutaj o złym projekcie, że coś jest źle narysowane, że nie wiem, coś jest nieczytelne. Chodzi mi bardziej o taką sprawę jak funkcjonalność tego pomieszczenia, tego domu, tak? Co nam się tam znajdzie. I tutaj warto w ogóle zacząć od tego, żeby się zastanowić, jak duży dom potrzebujemy. My często mamy tendencję do tego, że chcemy wszystko mieć dużo, szczególnie jak się przeprowadzamy z niewielkiego mieszkania, to nagle marzy nam się piękny dom o dużych wnętrzach, o dużej przestrzeni i wszystko jest fajnie. Natomiast musimy tutaj zwrócić uwagę na swoje potrzeby. Czyli czy my naprawdę, to jest trochę tak jak, wiecie co, jak z telefonami komórkowymi, które co chwilę pojawiają się na rynku jakieś nowe modele, które mają milion różnych funkcji, tylko tak naprawdę korzystamy z trzech, z czterech tych funkcji, w większości w ogóle nawet nie znając, nigdy ich nie używając. Nie chcę tutaj powiedzieć, że dom to jest to samo co telefon komórkowy, bo oczywiście nie jest, ale jakby zwróćmy uwagę, zapytajmy sami siebie, co my tak naprawdę w tym domu potrzebujemy i jak, czy ten dom musi być duży, czy on wcale nie musi być duży. Oczywiście znam takich klientów, którzy na przykład z mieszkania 50-metrowego przeprowadzili się do domu 400-metrowego i nagle się okazało na etapie projektowym, że właściwie on jest jeszcze ciągle za mały. Dużo tam przestrzeni było takiej niewykorzystanej. Ten dom nie był do końca dobrze zaprojektowany pod nich, nie był skrojony jakby na miarę. Musimy wziąć pod uwagę również, może chciałabym zwrócić tu waszą uwagę na ten slajd i na ten rysunek. Nie wiem, czy widać tu w ogóle moją strzałeczkę, ale chciałam zwrócić uwagę na przykład rozmieszczenie drzwi. Tutaj jest dokładnie pokazane, że ciężko jest te drzwi otwierać. Tutaj na przykład mamy pokój, w tym pokoju jest przewidziana jakaś garderoba, tylko że drzwi otwierane do środka niestety powodują nam kolizję, w sensie no nic się tam nie zmieści, tak? Żadna szafka, żaden wieszak, żadna półka, więc jest to no, nieprzemyślany projekt. Oprócz tego, jak zwrócicie uwagę na łazienki, no to niestety też widać, że jest super, że w łazience mamy jakąś szafę, natomiast no, jest tutaj kolizja, bo nie da się korzystać z toalety, jeśli ta szafa faktycznie powstanie. Więc jest kilka takich rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę i oczywiście takich rozmieszczenia okien, rozmieszczenia drzwi pod kątem użytkowym, czy na przykład nie będzie kolizji, nie wiem, że powiedzmy coś otwieramy, nie da się tych drzwi otworzyć. Albo ten otwór jest za wąski i powiedzmy kupując sobie potem sofę, czy jakieś łóżko, czy jakiś mebel, który nie jest rozkładany, nie da się go po prostu przez te drzwi wstawić. Więc warto pomyśleć o tym już na takim etapie projektowym. I to projektowym mówię o takiej konstrukcji domu jakby stricte, tak? Funkcjonalności. Też rozmieszczenie elektryki, tutaj jak widzicie na zdjęciach, prawda, gniazdka czy punkty elektryczne, wiszące żyrandole, czy punkty hydrauliczne, które no, też mogą nam później na etapie realizacji projektu, urządzania tego domu, no niestety robić duże problemy i wtedy musimy z części rzeczy albo całkiem zrezygnować, albo po prostu przerabiać, no co oczywiście zwiększa nam czas realizacji i zwiększa nam koszta. Tutaj
Może tak od razu powiem, że ja staram się swoim klientom, w ogóle jakby jestem zwolennikiem tego, żeby dom, no bo idziemy, droga jest zazwyczaj taka, takie jest myślenie klienta. Ja się przynajmniej z tym spotykam. Kupuję gotowy projekt domu, bądź sobie go tam troszeczkę przerabiam. Jak już ten dom prawie stoi, już prawie jest wszystko tam zrobione, zakończone, dach, okna i tak dalej, no to kieruję swoje kroki do architekta wnętrz, projektanta i teraz będę urządzać dom. No i super, ale właśnie wtedy to tak naprawdę już jest trochę późno, ponieważ najczęściej nie spotkałam się, nie miałam przez kilkanaście lat swojej pracy, nie miałam jeszcze takiej sytuacji, żeby wejść do domu, który już stoi i nic w nim nie zmienić. Mówię tutaj o instalacjach, tak? Dlatego, że oczywiście, że dostajemy plan od dewelopera czy od biura architektonicznego, na którym te rzeczy są umieszczone, czyli widać, gdzie jest stół, gdzie jest kuchnia, gdzie będzie zlew, gdzie będzie toaleta, pod to są poprowadzone wszystkie instalacje, ale uwierzcie mi, że bardzo często nie są one w takiej skali, w jakiej być powinny, więc na rysunku wygląda to fajnie, ale podczas realizacji okazuje się, że jednak można by było to zrobić inaczej, bardziej funkcjonalnie dla danego klienta, bo też nie mogę powiedzieć, że na przykład coś jest, nie wiem, że jeżeli ja zaprojektuję jakąś kuchnię, to ona jest na pewno najlepsza, najbardziej funkcjonalna i najwspanialsza dla wszystkich. Oczywiście, że tak nie jest, dlatego że każdy ma inne przyzwyczajenia. Dla każdego będzie coś innego ważne, każdy inaczej funkcjonuje. Są ludzie, którzy bardzo dużo gotują, są ludzie, którzy w ogóle prawie nie gotują, potrzebują tą kuchnię jako taki, no nie powiem, że element dekoracji, ale jako taką przestrzeń do odgrzewania sobie posiłków, do przyjmowania gości, odstawiania pewnych rzeczy, natomiast jakby nie korzystają, nie mają tych sprzętów tyle, nie mają tych tyle, nie potrzebują tyle szafek. Więc jakby tutaj należy bardzo zwrócić uwagę już przy samym wyborze projektu domu bądź projektowaniu go od początku na takie rzeczy właśnie jak elektryka, jak hydraulika, jak oświetlenie. No i wielkość domu. Powiem wam, że coraz częściej zdarzają się tacy klienci, którzy przychodzą do mnie po projekt wnętrza, ale tak naprawdę to już zaczyna być taką usługą kompleksową i ja nie mam tutaj na myśli kompleksowości w sensie, że wykonamy ten projekt pod klucz, bo bardzo często tak to rozumiemy. Natomiast ja kompleksowość rozumiem troszeczkę inaczej. Jakby zaczynam towarzyszyć mojemu klientowi już na etapie wyboru w ogóle, może nie tyle lokalizacji, ale samej nieruchomości. Jakiś czas temu miałam właśnie takich klientów, jeździliśmy 3-4 mieszkania, to były takie apartamenty, oglądaliśmy i oni bardzo chcieli, żebym ja zobaczyła tą nieruchomość w momencie, znaczy jeszcze przed ich w ogóle zakupem, żebym pomogła im w decyzji, żebym podpowiedziała, czy da się tam coś fajnego zrobić w tym wnętrzu, czy da się to przerobić, czy to będzie dużo pracy i czy to będą duże koszty. I jakby to był jeden z argumentów, moje zdanie na ten temat było jeden z argumentów do wyboru danej nieruchomości. Ostatnio zaczęliśmy też projekt domu. Właściwie klienci zlecili pracowni projektowej architektowi, takiemu konstruktorowi, narysowanie domu tam pod swoje potrzeby, ale ja już zaczęłam współpracę z tym architektem właśnie pod kątem wnętrz. Więc bardzo was uczulam też na to, żeby oglądając nieruchomość, czy oglądając jakieś projekty gotowe domów, zwróćcie uwagę na to, że to już myślimy, na tym etapie już myślimy o wnętrzach, a nie dopiero jak ten dom powstanie. To jest też
Znaczy, to nam oszczędza dużo pieniędzy tak na dobrą sprawę, bo wszystkie te instalacje, które kładzie ekipa, oni potem tam kładą tynki, gładzie i tak dalej. A potem jak przychodzi do urządzenia wnętrz, to się okazuje, że gniazdko jednak trzeba przenieść w inne miejsce, bo nagle nam wychodzi za szafę, albo trzeba przenieść gdzieś toaletę, bo będzie się lepiej z niej korzystało, albo na przykład zmniejszyć, albo przesunąć okno, bo w tym miejscu nie zmieści nam się szafa na przykład, czy biurko. Więc myślmy jakby w tych kategoriach, jak nie jak my się mamy dopasować do tego wnętrza, tylko jak możemy sobie to wnętrze dopasować do nas już na etapie projektowania domu. No i uczulam tutaj właśnie na tą wielkość tego domu, tak? Dlatego że duże domy są, oczywiście są fajne, piękne, ale poza tym, że jakby sama budowa kosztuje nas dużo pieniędzy, to potem wykończenie i utrzymanie takiego metrażu no też rodzi nam koszta. Mam nadzieję, że jakoś do tej pory jest to wszystko zrozumiałe i słychać mnie dobrze i ma to sens. Dobra. Kolejna rzecz, o której powinniśmy pomyśleć, to jest to, czy my potrzebujemy w domu na przykład balkon bądź taras. Sama jestem posiadaczką tarasu i nawet balkonu w domu, ale tak jak już mówiłam, kupiłam ten dom z różnych powodów, on był już po prostu wykończony, więc jakby dużego wpływu na to nie miałam. Natomiast często jest tak, że mamy na przykład garaż, nad tym garażem, tak jak tutaj jest na slajdzie widać, powstaje nam taka przestrzeń i na tej przestrzeni no, tak naturalnie powstaje nam taras. Tylko pytanie, czy my ten taras będziemy używać, bo to też zależy jakby od tego, jak jest usytuowany dom. Oczywiście przy domu zawsze mamy taras jakiś w ogrodzie, więc ta przestrzeń relaksu jest. Czasami się zdarza, że ta przestrzeń relaksu nie jest taką przestrzenią intymną, bym powiedziała, tak? Czyli na przykład mamy po prostu sąsiadów, których niekoniecznie chcemy spędzać, że tak powiem, z nimi czas. Oczywiście możemy się poodgradzać jakimiś murami, zielenią i tak dalej, ale też często możemy po prostu właśnie korzystać z takiego tarasu na piętrze. Dlatego mówię, to wszystko zależy od tego, co my potrzebujemy, w jaki sposób funkcjonujemy. Jeżeli funkcjonujemy w takim domu jako dwie osoby, no to myślę, że mniejsza szansa, że będziemy korzystać z tego tarasu. Może do wieszania prania na przykład, chociaż suszarki ostatnio są bardziej modne. Ale jeżeli na przykład mamy dzieci, no to już powiedzmy mamy tą przestrzeń, że tak powiem, wydzieloną i można, powiedzmy, dzieci mogą sobie korzystać z tarasu na dole, z placu zabaw, my możemy sobie czytać i odpoczywać na tarasie na górze. Więc nie mówię, że balkon jest czymś złym, na pewno balkon i taras robi nam dodatkowy koszt, to też trzeba sobie wziąć pod uwagę, bo wykonanie barierek, czy to będzie szkło, czy jakieś kute elementy, no wszystko będzie po prostu tutaj kosztem, więc zwróćcie też na to uwagę. Warto jeszcze też zwrócić uwagę na to, czy chcemy mieć dom piętrowy, czy dom parterowy. I nawiązuję tutaj do schodów. Też coraz częściej mam takich klientów, którzy mówią, nie, ja już jestem stara, ja już miałam schody, po tych schodach trzeba biegać, jak coś zapomniałam, to musiałam lecieć na górę, potem znowu na dół i tak dalej, i tak dalej. Sama w domu mam 3 kondygnacje, biegam po tych schodach. Mój mąż stwierdził, że to jest w ogóle super rozwiązanie, ponieważ mamy darmową siłownię i musimy się po prostu trochę ruszać i może trochę w tym racji jest, ale wiem, że nie każdy chce biegać po schodach, więc nie każdy te schody potrzebuje, szczególnie, że schody w domu generują nam oczywiście dodatkowy koszt, bez względu na to, czy one będą kamienne, czy one będą drewniane, no ten koszt jest dość znaczący. Więc mamy tutaj możliwość domów parterowych, no oczywiście pod warunkiem, że mamy wystarczającą działkę i wielkość tego domu
w parterze bez problemu nam się na tej działce mieści. Duży dom, mówię tutaj o piętrze czy poddaszu, oczywiście generuje nam większe koszty. Większe koszty pod tytułem więcej okien, więcej drzwi, no schody, o których już wspomniałam. Jeżeli jest dach spadzisty, to mamy dodatkowo okna, bo najczęściej na piętrach znajdą się jakieś pomieszczenie, które również należy doświetlać, więc tutaj no musimy się liczyć z tym, że te koszty będą wykończenia po prostu będą większe. Do tego praktyczność jakby tutaj celowo pokazałam na slajdzie takie zdjęcie z takimi bardzo wysokimi oknami. Też bardzo modne ostatnio wysokie okna na tak jakby na dwie kondygnacje, tak? Czyli mamy studnię w środku, jakiś piękny żyrandol, który nam nad stół bądź nad kanapę z samej góry zwisa. No ale potem pojawia się problem, jak to okno umyć, jak je zasłonić przed słońcem, jaki żyrandol zawiesić, bo nie każdy producent będzie miał taki wysoki żyrandol z taką możliwością, jak ten żyrandol potem umyć, bardzo często mnie klienci pytają, jak wymienić żarówkę, tak? Więc jakby coś, co pięknie wygląda, robi fajne wrażenie, no musimy mieć świadomość tego, że i w koszcie zakupu będzie to dość znaczące, ale też potem jakby w no, koszt eksploatacji takich nieruchomości, tak, takich wnętrz będzie dość kosztowny. Tutaj jeszcze tak dla ciekawości właściwie, tak, jako taka ciekawostka, pokazałam wam zdjęcie, gdzie w takim domku są dość nieduże okna. To też się często zdarza, też warto zwrócić na to uwagę, żeby te okna nie były za małe, ale jeżeli już ktoś na przykład kupił nieruchomość, która no ma niewielkie okna, nie jest w jakiś sposób, jakby nie ma możliwości zmiany tych okien, albo na przykład nie chcemy ponosić dodatkowych kosztów, no to można optycznie na zewnątrz oczywiście zmienić proporcje tych okien, ale to mówię, to jest tylko zmiana optyczna, ponieważ jakby cały czas pozostaje nam wewnątrz małe okno i mało wpada nam światło. Przepraszam. No schody już mamy, to sobie umyliśmy. Wielkość, aha, słuchajcie, warto jeszcze też pamiętać o tym, że przy projektowaniu domu, jeżeli projektujemy okna, drzwi, to oprócz tego, gdzie one będą umiejscowione, to też warto zwrócić uwagę na to, czy one będą standardowymi wymiarami, czy może będą niestandardowe. Dlatego, że standardowe wymiary będą nas po prostu kosztowały mniej, albo inaczej, niestandardowe będą nas kosztowały dużo więcej niż te standardowe. Więc to też jest jakiś element, nad którym warto się zastanowić i to rozważyć. Ale też pamiętajcie, że dom się buduje bądź kupuje nie na rok, nie na dwa. On ma być czymś, co sprawia nam przyjemność i frajdę, a za frajdę się czasami płaci więcej i nie zawsze się jest tutaj rozsądnym, nie zawsze trzeba być rozsądnym, ale warto mieć po prostu tego świadomość, tak żeby się później gdzieś nie zagalopować i nie mieć no, dużych kosztów, co tu dużo ukrywam, bo każdy problem można rozwiązać, natomiast wszystko jest kwestią tego, za ile go rozwiążemy. Dobrze, co jeszcze jest ważne? Tak jak już wspominałam wcześniej, ta funkcjonalność jakby budynku, wnętrza. Na pewno warto się zastanowić nad tym, czy dom, który stawiamy, będzie miał garaż w obrębie domu, czy będzie przyklejony do tego domu, czy będzie jedną bryłą, czy też będzie elementem totalnie zewnętrznym i oddzielonym. No i oczywiście i tu są plusy i są minusy. Dla mnie, jako dla kobiety, chyba jednym z minusów jest to, że na przykład jak pada, jest zimno, przyjeżdżam z zakupami, no to ostatnia rzecz, jaką
o jakiej myślę i marzę, to jest to, żeby z tymi zakupami po prostu biegać po śniegu bądź po deszczu. Więc nie do końca jest to praktyczne rozwiązanie. Aczkolwiek no, znam takie przypadki, gdzie klient sobie postawił jako totalnie zewnętrzny budynek, garaż na przykład na 3 samochody, w jednym sobie zrobił jakiś tam warsztat i to było oddzielone, bo chciał się oddzielić i okej, jakby nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że to jest wybór nasz świadomy, tak? I że my mamy świadomość tych konsekwencji, z czym się to wiąże. Jakie są plusy, jakie są minusy, więc ważne, ważne, żeby wziąć to pod uwagę. Ojej, jak fajnie, bardzo dziękuję, leniwa kluseczka, że mam dużą wiedzę i ciekawe pytania, to dobrze, bo się bardzo stresuję. No dobrze, więc te garaże, no i macie tutaj przykład, nie wklejam tutaj zdjęć z garażem, który jest jakby w bryle budynku, bo one są chyba, to jest chyba najpopularniejsze w tej chwili rozwiązanie, ale mamy rozwiązanie jako właśnie totalnie oddzielony budynek, czyli totalnie inna rzecz. Tutaj jeszcze tylko jeden argument a propos oddzielnego garażu. Oddzielny garaż będzie generował nam większy koszt. Większy koszt budowy i większy koszt, tam chyba są jakieś podatki w tej chwili od takiej zabudowy, więc warto mieć świadomość, tak, z czym się to wiąże. Ale tutaj znalazłam taki bardzo fajny projekt domu, który ma garaż nieprzyklejony bezpośrednio do budynku, jest takim elementem zewnętrznym, ale ma taką wiatę, nie wiem, daszek, chyba wiata, bo tam widzę jakiś taras nad tym garażem, więc chyba jest to jakiś taki połączony element. I to już jest takie rozwiązanie, które bym powiedziała jest pośrodku, tak? Czyli jeżeli ktoś ma oczywiście miejsce na to, żeby coś takiego sobie zrobić, no to może to mieć plus. Warto też pomyśleć o tym, żeby a propos garażu, no chyba w tej chwili to mało znam takich osób, które nie mają samochodu w ogóle, najczęściej mieszkają w środku miasta, ale chyba też mało znam takich osób, które mają jeden samochód, więc też warto zwrócić uwagę przy projektowaniu swojego domu, czy będzie możliwość garażu na przynajmniej 2 samochody i to tak z zapasem, bo też wiem z doświadczenia, że dużo jest garaży nawet na pojedyncze samochody, do których niestety te samochody no, ledwo się mieszczą albo nie mieszczą się wcale. Więc też zwróćcie uwagę na to, jak dużej przestrzeni potrzebujecie. I powiem wam też z takiego własnego doświadczenia, że kiedyś jak oglądałam dom i patrzyłam na garaż, a byłam wtedy posiadaczką samochodu dość takiego wysokiego, terenowego, to był problem w jednej nieruchomości, ponieważ mój samochód na wysokość się nie mieścił. Więc też uczulam, zwróćcie uwagę na to, żeby ten garaż, tutaj nie ma co oszczędzać, że będzie trochę niższa brama, troszkę niższy gabaryt tego garażu. Zwróćcie uwagę po prostu na to, jak wy będziecie, co wy potrzebujecie, tak? Warto też sobie oczywiście zaplanować to, że w takim garażu najczęściej znajdują się jakieś półki, szafki, elementy takie no, użytkowe, które w tym garażu być muszą albo mogą. I też potrzebują miejsca i my też potrzebujemy miejsca, żeby z samochodu wyjść, otworzyć drzwi, przejść swobodnie w miarę, tak? Więc tutaj zwróćcie na to uwagę. Kolejna rzecz to jest wielkość pomieszczeń. No i to ciężko jest tutaj tak określić, jaka jest taka standardowa wielkość powierzchni danego pomieszczenia. No bo są ludzie, że lubią duże te przestrzenie. Ja często mówię, no super, mamy wielką sypialnię i się cieszymy, że mamy dużo miejsca. No tylko pytanie, po co nam tak dużo miejsca w tej sypialni? Ponieważ w sypialni na dobrą sprawę tylko śpimy, więc wchodzimy do łóżka. Broń Boże, nie namawiam tutaj, że to ma być dziupla, w której stoi łóżko i po prostu do niego wskakujemy i nie ma się jak ruszyć, bo jakby nie chcę tutaj
mówić o skrajnościach. Natomiast też zbyt duże wnętrza, w przypadku na przykład sypialni naszej, są po prostu nieprzytulne. Ta przestrzeń jest niewykorzystana, trzeba to ogrzać, trzeba to posprzątać, trzeba to jakoś wyposażyć, więc generuje nam to większy koszt, a tak naprawdę w ogóle z tego nie korzystamy i nie ma takiej potrzeby. Więc sypialnia powinna być w miarę, jakie modne słowo, kompaktowa, powinna być taką przestrzenią, w której poruszamy się swobodnie, która nas nie atakuje zbyt wieloma rzeczami, zbyt wieloma dekoracjami, bo to jest miejsce odpoczynku. I pamiętajcie, to jak już sobie tu pozwolę na takie wtrącenie o wnętrzach, powinna być przytulna i dająca nam wytchnienie, więc nie musi być super oświetlona i nie musi mieć dużej po prostu przestrzeni. Tak? Musimy mieć szafę, garderobę. Fajnie, jak jest dostęp do prywatnej łazienki, aczkolwiek wcale nie musi. Wszystko zależy od tego, jak dużo mamy jak dużo mamy dom i jak dużo mamy potrzeby w związku z tym, tak? Ale ważne jest to, żeby to nie były za duże wnętrza i żeby one nie były za małe. Jeżeli myślimy o pokojach na przykład dla dzieci, no to też się zastanówmy, co to dziecko ma w tym pokoju robić. Bo wiadomo, że musi tam spać, musi się pewnie jakoś uczyć bądź bawić. Są domy, mam takich klientów, gdzie robiliśmy nieduże sypialnie dla dzieci, ale dzieci miały na przykład pokój do nauki i pokój do zabawy, który był totalnie oddzielony, po prostu był innym wnętrzem, takim totalnie odseparowanym. Więc tak też można sobie zaprojektować, tak? Wtedy jakby ta przestrzeń dla dziecka nie musi być olbrzymia. Ale też pamiętajmy, że my do domu, jeśli go budujemy bądź kupujemy, to pomijam skrajności, ale tak naprawdę myślimy, zresztą my Polacy to lubimy tak myśleć, że już tam będziemy mieszkać do śmierci. Oczywiście każdemu życzę, żeby zbudował dom swoich marzeń i już nie chciał się z niego nigdy wyprowadzać, ale doświadczenie pokazuje, że jednak co ileś lat te przestrzenie zmieniamy, tak? Bądź je remontujemy. Więc pamiętajmy o tym na etapie projektowania, że my będziemy tam funkcjonować, a nasze dzieci będą tam rosły. Więc przestrzenie przeznaczone dla dzieci muszą jakby już na początku zakładać to, że teraz to jest może niemowlę, ale potem będzie to nastolatek, do którego być może będą przychodziły koledzy, koleżanki i oni też będą potrzebować jakąś tam przestrzeń, tak? Więc jakby już myślmy perspektywicznie. Tutaj też jest fajne zdjęcie, gdzie jest za mały pokój i na przykład łóżko stoi tuż przy szafce, no i nijak się tej szafki otworzyć nie da. Może da się skorzystać z szuflady, ale już na pewno z szafki nie da się skorzystać. Fajny jest też ten plan, to gdzieś na jakiś w anglojęzycznych stronach znalazłam takie rysunki, ale to też fajnie pokazuje, jak są tak słabo funkcjonalnie zaprojektowane wnętrza, na przykład nie wiem, jadalnia jest centrum domu. Nam się wydaje, że kuchnia i jadalnia jest takim centrum domu, bo trochę w nim spędzamy czasu, szczególnie jak lubimy gości, tak, to dużo czasu się tam spędza. Ale akurat w tym przypadku nie do końca to jest funkcjonalne, no bo jakby wchodząc do domu, to do każdego innego pomieszczenia musimy przejść, przechodząc przez jadalnię. Więc jakby też trzeba o tym pamiętać. Tam schody, oczywiście tutaj też na przykład złe rozstawienie, jeżeli chodzi o salon, tak, czyli cały czas ta funkcjonalność. I bardzo ważna rzecz, i to jest chyba jedna z ważniejszych rzeczy, na którą ja zwracam uwagę, jak wchodzę do, jak w ogóle biorę projekt na przykład do ręki budowlany, projekt funkcjonalny, albo jak wchodzę do jakiegoś wnętrza. Ponieważ jestem kobietą, chociaż nie tylko kobiety na to zwracają uwagę, ale jestem bardzo na to wyczulona, nie uwierzycie, jak bardzo często są zaprojektowane domy bądź mieszkania bez pomieszczeń takich, no nie powiem gospodarczych, ale takich pomocniczych. Bez, już nie mówię o garderobie, chociaż w domach coraz częściej są to po prostu oddzielne pomieszczenia czy garderoby, ale takie, wiecie,
pomieszczenia typu, no nie wiem, pralnia, żeby ta pralka nie musiała stać w łazience, czy w ogóle szafy. Jest czasami tak źle to rozplanowane, że właśnie przesunięcie okna czy przesunięcie drzwi spowodowałoby, nie zrobiłoby jakoś bardzo dużo na całym projekcie, natomiast dałoby nam super przestrzeń do tego, żeby zbudować szafę. Więc często wchodzę do mieszkania, i fajne mieszkanie i piękny widok i w ogóle jest super, tylko moje pytanie, gdzie ja mam odwiesić kurtkę i gdzie mam odstawić buty? Myślę, że wielu was też się z takim problemem wielokrotnie spotkało, że po prostu nie ma tego miejsca, tak? Wchodzimy, otwieramy drzwi i generalnie wchodzimy na szafkę z butami albo na przykład na taki rząd bucików, jak do wróżby Andrzejkowej, że tak jedno stoi przy drugim i praktycznie się o to potykamy. Więc też warto zwrócić uwagę na to, żeby było takie, żeby była taka przestrzeń, jak najwięcej takiej przestrzeni, w której po prostu musimy pochować różne rzeczy. I to nie są tylko kurtki przy wejściu, ale po prostu mnóstwo rzeczy, które z nami mieszkają, które musimy gdzieś chować, tak, musimy dawać. Co jeszcze ważnego? Ważna rzecz, wiatrołap. Bardzo często tak po macoszemu traktowany. Wchodzę do domu, pomieszczenie, które odgradza nam dom, jakby wejście główne od przedpokoju, czy tam od salonu, czy od kuchni, bo też różne są rozwiązania. Wchodzę, jest zimno, atakują mnie buty, atakują mnie kurtki. Generalnie czuję się, jakbym weszła, nie wiem, do jakiejś szatni i dopiero jakby przechodzę dalej. I wiecie co, wiatrołap powinien być miejscem, które także jest ogrzane, bo to jest taka naturalna kurtyna cieplna dla domu, więc nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy tego wnętrza nie ogrzać, szczególnie, że zdarzały mi się takie projekty, że ten wiatrołap nie był elementem zamkniętym, że na przykład stwierdziliśmy z inwestorami, że fajnie jest, jeżeli te drzwi pomiędzy wiatrołapem a salonem, resztą domu otworzymy i będzie to dużo fajnie wyglądało. Więc jakby tutaj ta przestrzeń nieogrzewana, no to mielibyśmy już tutaj jakiś problem, żeby to zrobić, tak? Po prostu byłoby chłodno. Natomiast jeśli to ogrzejemy, na pewno będzie to, będziemy mieć po prostu więcej możliwości. I jeszcze jedna rzecz, to co powiedziałam na początku. Traktujemy to pomieszczenie bardzo po macoszemu, a tak naprawdę to jest wizytówka naszego domu, bo przecież jak otwieramy drzwi i ktoś do nas wchodzi, to pierwsze co widzi, to właśnie widzi te lecące na głowę kurtki i stojące buty. Więc uczulam, jeśli projektujecie sami albo projektujecie dla kogoś i jeszcze nie mieliście takiej okazji, zwróćcie uwagę na to, żeby już od otworzenia drzwi wejściowych po prostu ten dom nas zapraszał. No ja byłam uczona tak, że wiatrołap czy taki hol, taki przedsionek, jakkolwiek sobie to nazwiemy, to jest po prostu wizytówka i ona musi robić taki efekt wow. I taki efekt wow, jak to niektórzy klienci do mnie mówią, że chcą, jak jest łazienka gościnna, WC gościnny na parterze, to on musi robić takie wow, że jak ktoś wejdzie, to po prostu szczęka spada. Więc uczulam, że nie tylko WC, bo tam czasami się nie wchodzi, czasami po prostu nasz gość nie ma potrzeby korzystania z toalety, ale na pewno nie przeoczy tego, jak dom go po prostu przywita. No dobrze, słuchajcie, kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, czyli jakie błędy popełniają klienci moi, ale chyba nie tylko, to jeżeli już mamy schody w domu, decydujemy się na dom z piętrem bądź z dwoma piętrami i robimy schody, to te schody bardzo często, znaczy zdarzyło mi się tak parę razy, no nie mogę powiedzieć, że to jest bardzo często, ale zdarzyło mi się tak parę razy, że schody po prostu były
źle zrobione, źle zaprojektowane, tak? Były były na przykład za wąskie. I ta klatka schodowa była na tyle wąska, że na przykład mieliśmy problem, jak wnieść sofę do góry, albo jak wnieść komodę, która była stara i nie dało się jej na przykład rozkręcić. Trzeba ją było wnosić w całości, więc po prostu wnosiliśmy ją dźwigiem przez piętro, bo schody były za wąskie i nie dało rady wykręcić. To samo będzie dotyczyło na przykład, jak robimy na piętrze łazienka, a najczęściej jeśli jest piętro, to tam jest łazienka główna. Bardzo popularne ostatnio takie wielkoformatowe płyty, które potrafią mieć na przykład 3 metry wysokości, 1,20 m szerokości. No i był problem, żeby je wnieść, bo po prostu wykonawca nie był w stanie fizycznie tego zrobić. Więc to uczulam, żeby zwrócić na to uwagę, żeby nie były za wąskie. Jak są trochę za szerokie, no to powiedzmy, że jest mniejszy problem, chociaż wtedy jakby też można zgubić proporcje wnętrza i tu też nie do końca dobrze to wygląda, ale powiedzmy, że no lepiej jak są za szerokie, niż jak są za wąskie. Poza tym jakby my wchodząc po tych schodach też niekoniecznie dobrze się czujemy, chyba że jest to po prostu taki zamysł, że mieszkamy w maleńkim domku. Jeśli to jest taki cottage little house, który po prostu z założenia nie może mieć większych schodów, no ale to jakby jest inna historia, tak? To wtedy do siebie pasuje, nie mamy innej możliwości. Często ludzie sobie tam wstawiają jakieś drabinki, jakieś schody, które są pod spodem jakimiś półkami, szafkami i tak dalej, i potem wchodzą do góry. Ale tu mówię, wracam do tego, co powiedziałem wcześniej, wszystko zależy od kontekstu. Ulubione chyba powiedzenie psychologów, wszystko zależy. Kolejna rzecz, na którą nie patrzymy, nie myślimy na etapie projektu, chociaż może niektórzy myślą, to jest zaprojektowanie sobie ogrodu. Ale nie mam tutaj na myśli ogrodu w sensie roślin. Jak się ktoś na tym zna, to super. Ja się właśnie tutaj uczę jakichś roślinek, bo sobie sadzę. Więc mam nadzieję, że już niebawem mój ogródek będzie lepiej wyglądał. Ale warto pomyśleć o takiej architekturze jakby dookoła. Tak? Czyli jak będzie szła ścieżka z furtki do domu, jak to nas będzie prowadziło, jaki jest podjazd, czy jest odpowiedni spadek, może ten spadek będzie za duży i będzie problem, a może będzie za mały i będzie nam stała woda i na przykład wlewała się do garażu. Przy garażu też, a propos garaży i spływającej wody, no to warto również zwrócić uwagę, żeby kratka odpływowa była przed wjazdem do garażu, żeby ta woda po prostu, która może stoi albo po prostu pada, żeby miała jak odpływać. Więc przy tej okazji uczulam na taki temat w ogóle zaizolowania domu, tak? Bo tutaj jakby zaczęliśmy, znaczy mówię o garażu i o tych spadkach, ale ważne jest to, żeby całe te fundamenty były dobrze zabezpieczone, bo no miałam już taki przypadek, że po prostu woda się wlewała do garażu i wlewała się też do domu, bo był źle osadzony budynek i to nawet nie była kwestia izolacji, ale po prostu było niżej niż, no było za nisko, tak? Było za nisko i przy dużych ulewach, no niestety klient miał dość duży problem, więc zwracam uwagę, lepiej mieć troszkę wyżej, żeby ten spadek był zachowany. Tak samo jak nie wiem, pod prysznicem, tak jak mamy za małe spadki zrobione, to woda po prostu będzie nam się wylewała na zewnątrz i żadne odpływy liniowe bądź inne nie zagwarantują nam tego, że ta woda nie wyleci, jeżeli jest to po prostu źle wykonane. Ale wracając do garażu i do tego, co koło domu, no to tak jak mówiłam, furtka. Warto zwrócić uwagę na to, że jak przyjdzie do nas gość do domu, to może na przykład przydałby mu się przy furtce jakiś daszek albo jakieś takie schronienie, żeby na przykład w takie ulewienie stał, jak chwilę musi poczekać, aż zejdziemy z góry. Warto pomyśleć o tym,
żeby na przykład może mieć wideodomofon, bo czasami decydujemy się na furtki bądź bramy, które są nieprzezierne, tak? Więc nie widzimy, kto stoi za płotem i kto chce się do nas dostać. Fajnie, jak drzwi wejściowe mają jakiś świetlik, bo wtedy też jakby jesteśmy w stanie widzieć. Więc warto o tym pamiętać i powiem też z własnego doświadczenia, że chyba warto pomyśleć o tym, czy na przykład taki domofon, funkcja otwierania nie byłaby fajna na piętrze bądź na drugim piętrze domu, jeżeli taki się zdecydujemy kupić bądź zbudować, bo czasami jest to po prostu wygodniejsze, tak? Będąc gdzieś wyżej, nie musimy zbiegać po to, żeby się zapytać, kto stoi za bramką i co od nas chce. No i oczywiście standardowa rzecz, na których bardzo często oszczędzamy. Znaczy, jeszcze może skończę, bo tu zaczęłam o tych garażach i o tych ogrodach. Warto sobie już na tym etapie zaplanować, czy my chcemy mieć jakieś oświetlenie w ogrodzie, a zaufajcie mi, że warto i fajnie to wygląda, jak widać zresztą tutaj na jakichś przykładowych zdjęciach, że może warto mieć jakieś nawodnienia, więc fajnie jest pomyśleć, a często o tym zapominamy, żeby na przykład mieć gniazdko na zewnątrz domu, bo może będziemy chcieli sobie jakąś lampę podpiąć albo laptopa, jak pracujemy sobie w fajnych okolicznościach przyrody w domu i możemy sobie siedzieć na tarasie, to fajnie, żeby się móc przypiąć, a nie ciągnąć jakimiś przedłużaczami. Fajnie mieć wyprowadzenie wody, jeżeli nie robimy nawadniania całego ogrodu, to możemy sobie zrobić na przykład na tarasie. Tutaj też przypomnienie, jeżeli ktoś chce, bądź nie wiem, kupuje mieszkanie czy apartament, to też na tarasie się przydaje podłączenie do wody, bo noszenie wiadrami wody do podlania kwiatów na tarasie z łazienki przez całe mieszkanie na przykład jest mało fajną rzeczą, więc jeśli możecie, macie na to wpływ, to bardzo polecam pomyśleć o tym już na takim etapie, tak? Czyli reasumując, woda, światło, no i jakaś elektryczność. Może zakażą wam na przykład na tarasie rozpalać grilla, to można sobie zrobić grill elektryczny i mamy wtedy gniazdko. Co mamy dalej? Emocje. No, to jest coś, co lubię, bo to, o czym wspomnieliśmy na początku, tak? Jakby mamy jakieś marzenie, więc samo marzenie to już jest jakaś emocja. A propos marzenia, to chciałam wam jeszcze powiedzieć, że jak wpisałam sobie w internet, tak po prostu w Google marzenie, takie hasło marzenie, i dałam na grafikę, to chyba w trzecim rzędzie zaczęły mi się wyświetlać domy. Więc to pokazuje, że jednak ten dom, ta przestrzeń własna jest takim, no, jednym chyba z głównych marzeń ludzi. Ale co w związku z emocjami? No, powiem wam szczerze, że się trochę tu śmieję teraz, ale ja byłam świadkiem i mam takie doświadczenia z osobami, które no niestety się rozwiodły przy budowie domu i przy remoncie. Więc to tutaj trzeba, no, czasami być, no nie powiem, że jestem rozjemcą, ale naprawdę nie jest łatwo być tak po środku, tak? Bo najczęściej nam się wydaje, że decyzje takie zakupowe i decyzje remontowe, tak, czyli podejmowanie decyzji względem wnętrz należy do kobiet, ale powiem wam, że często mi się zdarzało tak, że jednak rozmawiałam no głównie z panem. Więc tutaj też trzeba umieć wypośrodkować, bo na przykład mąż chce coś innego, żona chce coś innego i musimy tutaj znaleźć jakiś złoty środek, żeby ich trochę pogodzić, więc no często jestem w takiej roli, może nie rozjemcy, ale takiej osoby, która no musi spowodować, żeby wilk był syty, owca cała, a jeszcze przy tym wszystkim, żeby to było funkcjonalne i ładne i żeby jakby inwestor czuł się tam dobrze. Często bujamy w chmurach, często nie myślimy o tym, czy stać nas na pewne rzeczy. Na początku budowy domu wydajemy mnóstwo pieniędzy. Miałam kiedyś taki przypadek, gdzie klient po prostu zaczął pakować mnóstwo takich gadżetów w ten dom, taki dom inteligentny i różne jakieś tam cuda wymyślał i zaczął sobie to robić.
No ale potem na przykład nie starczyło nam już na zasłony, na jakieś dekoracje i musieliśmy tą jakby realizację no, przeciągnąć w czasie. Klient po prostu sobie to tam później za jakiś czas cyklicznie, stopniowo dokupował, no bo po prostu tych funduszy nam nie starczyło. Bardzo często się tak zdarza. Ja przepraszam, tak będę bardzo już trochę przyspieszam, bo widzę, że już mamy tam po 19, więc chciałabym to skończyć. Często się tak zdarza, że jak idę z klientami do sklepu, oglądamy pewne rzeczy i klient na przykład wskazuje, o, to jest super, to jest super, to jest fajne, a to mi się podoba, albo to mi się nie podoba, tylko patrzę na daną rzecz jako na pojedynczy egzemplarz, na jakąś pojedynczą rzecz. Nie widzi tego jakby w kontekście, więc też zachęcam, jeżeli będziecie projektować sobie, wybierać jakieś elementy wykończeniowe, typu tam płytki na przykład, jakieś kolory ścian i tak dalej, bierzcie sobie wszędzie próbniki, wracajcie nawet po kilka razy do danego sklepu, ale przykładajcie jedną rzecz do drugiej, bo one bardzo się zmieniają. Warto też zwrócić uwagę na to, że one trochę inaczej wyglądają na próbnikach, mówię na przykład o próbnikach farb, a zupełnie inaczej wyglądają na ścianie. Mało tego, że wyglądają inaczej na ścianie, bo co jest oczywiste, bo jest to po prostu inna struktura, ale one będą inaczej wyglądać na każdej ze ścian w danym pomieszczeniu i zupełnie inaczej będą wyglądały u kogoś innego. Tak? Ostatnio ktoś był u mnie w domu i mówi, no masz super kolor na ścianach, w ogóle bardzo mi się podoba, podałam numer, kupił sobie, u niego wyglądało totalnie inaczej. Dlatego, że inaczej pada światło, inne rzeczy się znajdują, tak? No nie przeniesiemy jeden do jednego, więc one zawsze to, co się znajdzie we wnętrzu i to, co się znajdzie na zewnątrz budynku, czyli na przykład jak mamy ogród, jaką mamy stolarkę okienną, jaki sąsiad ma płot za naszym oknem. Jeżeli to wpada, jeżeli my to widzimy okiem, to farban też nam ściągnie ten kolor. I często właśnie mówię klientom, że nie podam przez telefon, nie napiszę mailem, jaki kolor farb mają kupić. Ja muszę przyjść na miejsce realizacji i po prostu przyłożyć to do danej ściany i wtedy się upewnić, że ten kolor to jest ten kolor, jaki chcemy. Czyli zakupy jak robimy, to robimy w jakimś kontekście. No i oczywiście emocje, które chyba każdy dobrze zna. Chcemy się pokazać, chcemy, żeby nam inni zazdrościli. Chcę to, co ma sąsiad, bo ma fajne, więc ja muszę mieć lepsze. To bardzo często czemuś takiemu ulegamy i to niestety no, okazuje się potem, że te wybory nie do końca są fajne. Nie do końca są trafne, bo u sąsiada fajnie wyglądają, a u nas niekoniecznie, nie pasują do nas, źle się w tym czujemy, no i pieniądze są wydane, jest jedna wielka kicha. Więc warto czasami na spokojnie nie patrzeć na to, co ktoś, patrzeć na to, co ja, czy ja się w tym dobrze czuję. Ja na przykład wam zdradzę, jak spotykam się z klientem, to bardzo często mu się przyglądam, w jaki sposób on funkcjonuje, ale już nie mówię o takim, nawet nie tyle jak on funkcjonuje, jak on wygląda. I to nie dlatego, że na przykład chcę mu zrobić lepszą cenę, bo ma lepszy samochód albo lepszy garnitur, ale dlatego, że patrzę po prostu, jak on się ubiera, czy on lubi elegancję, czy raczej sportowy, czy kobieta lubi dużo biżuterii, jaki kolor tej biżuterii, w ogóle w jakich kolorach jest jej dobrze, bo jak projektuję wnętrza, to patrzę trochę przez ten pryzmat, tak? Jeżeli dana osoba, nie wiem, nie lubi koloru czerwonego, nigdy się nie ubierze i on do niej nie pasuje, to ja nie będę mu dawała we wnętrzach koloru czerwonego, bo on po prostu będzie się w tym źle czuł i wcale nie będzie z tym szczęśliwy. Dlatego to jest fajna wskazówka, jeżeli projektujecie dla kogoś, to zwracajcie uwagę, jak ktoś wygląda. Bo to jest fajna podpowiedź, jak mu zaprojektować wnętrze, co mu zaproponować. Czasami ludzie pewne rzeczy robią podświadomie, oni nawet nie wiedzą, w czym dobrze wyglądają, nie zwracają na to uwagi, po prostu się w czymś dobrze czują. I to jest fajna podpowiedź. Nie wiem, czy widzicie jakiś kolejny slajd. Kolejny slajd to są koszta. Może ja zacznę mówić, jak się wyświetli, to super, jak nie, to mogę jeszcze później odpowiedzieć na pytania. Ale mam tu ściągę z boku, więc zaraz wam powiem, co wam przygotowałam. No oczywiście pierwsza rzecz,
O, super, dzięki Krzysztof. Pierwsza rzecz, no to przeliczamy się w naszych możliwościach, tak? Czyli nie wiemy, na co nas stać. Wydaje nam się, że na coś nas stać, a potem się okazuje, że niestety dom jest za duży, pochłonął za dużo pieniędzy i nam nie wystarcza. I wtedy bocian chyba tylko zostaje, albo nie wiem, albo Finatio to nam trochę podpowiedzą, skąd wziąć pieniądze na urządzenie domu. Bardzo często spotykany błąd, to też już wcześniej wspominałam a propos tych emocji, to źle rozplanowane są te wydatki. Zawsze mówię swoim klientom, słuchajcie, te rzeczy, które są elementami stałymi, które nie będą wymienione za rok, za dwa, czyli na przykład, nie wiem, podłoga, no oczywiście schody, tak, no stolarka okienna, drzwiowa, wiadomo, drzwi wewnętrzne, łazienki, kuchnia, to są takie elementy, które no, są bazą. Więc jak są bazą, fajnie, żeby były no, też bazą taką na przykład kolorystyczną, żeby się szybko nie znudziły, żeby można było dodatkami albo jakimiś niedużymi zmianami w przyszłości to wnętrze zrobić metamorfozę, tak, niedużym kosztem. Bo jak coś nam się znudzi, a żyjemy w takim świecie wielu bodźców i szybko nam się pewne rzeczy nudzą, więc fajnie, jeżeli mamy tą bazę, na której sobie możemy później pewne rzeczy dodawać i zmieniać niedużym kosztem samemu, bez udziału na przykład fachowców. I na to, na takie bazowe rzeczy, no niestety one kosztują i na tym nie warto jest oszczędzać. Natomiast wszystkie rzeczy typu nie wiem, jakieś dywany, poduszki, telewizor, coś, co może zaczekać, i wiemy, że na przykład nam na to nie starczy, nie starczy nam na wszystko na początku, to zróbmy te rzeczy, które są ważne, dobrze, a potem moimi etapami sobie to po prostu dokończymy. Mając projekt, klient jest w stanie sobie już pewne rzeczy dokupować. Chociaż zdarzają mi się klienci, którzy na przykład nie dokończyliśmy czegoś tak już na 100% pod klucz, bo zabrakło gdzieś tam funduszy, no to na przykład wracają za pół roku, dzwonią, gdzieś tam coś znaleźli i na przykład dzwonią i się pytają, czy to będzie pasować, czy oni to mogą kupić. I zawsze się śmieję, że potrzebują mojego błogosławieństwa, czy mogą jakąś lampę czy poduszkę sobie wstawić do swojego własnego domu, jeszcze za niego płacą, ale się zgłaszają. To jest fajne, bo to znaczy, że mają zaufanie. No właśnie, zbędne gadżety to jest zbyt... To bardzo często się zdarza, że ludzie właśnie na to dużo kas spiedają. I nie kontrolują jakby etapami, tak? To też warto zwrócić na to uwagę, żeby jakby co jakiś czas patrzeć, ile już wydaliśmy, co jest zrobione i przy każdym większym wydatku się zastanowić się chociaż chwilę, mieć taką refleksję, czy wydajemy dalej i czy jest z czego wydawać. Musimy też wziąć pod uwagę, że czasami są po prostu rzeczy, które nas mogą zaskoczyć najzwyczajniej w świecie. Nawet jak budujemy dom, nawet jeśli to jest deweloperski, to uwierzcie mi, że jest dużo rzeczy. Teraz mam taki projekt, gdzie zadzwoniła wczoraj klientka do mnie, że przyszedł pan, założył klimatyzację, no ale niestety okazało się, że przy okazji kilka kabli uszkodził i nie mamy prądu. A mieszkanie jest już pomalowane i za chwilę miała wchodzić podłoga drewniana, i mamy wstrzymane prace, więc dodatkowy koszt, oczywiście możemy szukać winnych, kto zawinił, kto co zrobił, no ale ucieka nam czas, który też w dzisiejszym czasie pandemii niestety mamy dużo opóźnień ze wszystkim, więc jakby jeszcze dodatkowe takie rzeczy no powodują też niepotrzebne takie frustracje, emocje i jakby nikt tego nie chce, tak, więc unikajmy takich rzeczy. No tak, i to jest jeszcze ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, no to właśnie bardzo często zapominamy o tym, że powinniśmy sobie zostawić jeszcze pulę pieniędzy na coś, co de facto powoduje, że nasz dom wygląda ładnie, przytulnie, jest wykończony, czyli wszystkie dekoracje okienne, czy jakieś zasłony, żaluzje, jakieś dywany, miękkie elementy wyposażenia, bo też często zapominamy o tym na początku, nie przewidujemy sobie takiego buforu, tak? Nie zakładamy takiego wydatku i potem to mieszkanie wygląda, czy ten dom
jako taki niewykończony, wiszą kabelki. Miałam takiego klienta, gdzie, zresztą bardzo często się to zdarza, to nie jest jednostkowy klient, gdzie przychodzę po chyba 8 latach, pan już chciał tam odświeżyć, zrobić jakiś remont, bo wiecznie był ten dom niewykończony. No i oczywiście wisiały kabelki z żarówkami zamiast jakichś lamp, nie? Więc to jest to. Powiem wam jeszcze jedną rzecz a propos takich wydatków i myślenia o tym. Wiąże się to też z komunikacją, że jeżeli prowadzimy jakąś zmianę na etapie koncepcji, jakąś poprawkę, tak, to żeby tak zobrazować, w cudzysłowie, ona może kosztować nas złotówkę. Jeżeli ta poprawka będzie wprowadzana na etapie dokumentacji, to powiedzmy taki koszt będzie około 100 zł, natomiast jeżeli on będzie w trakcie realizacji, to może on nas kosztować już 1000 zł, tak? To jest jakby tylko porównanie skali. Nie mówię, że to są takie koszta, bo wszystko zależy od tego, co to jest, ale nie bójmy się dużo czasu poświęcić na to, żeby dobrze sobie przygotować projekt. Ja bardzo dużo czasu poświęcam z klientami na myślenie o koncepcji, na projekt, dlatego zawsze uczelam, jak ktoś do mnie dzwoni i mówi, że potrzebuje projekt, bo ekipa wchodzi za miesiąc, to ja po prostu proponuję tylko kawę, bo no nie ma szans, żebyśmy zrobili coś w miesiąc, bo to trzeba bardzo przegadać. Wiem to z doświadczenia, że to są procesy, które trwają, które są przemyślane. No i nie powiem, że nie ma błędów i wpadek, ale po prostu je minimalizujmy. Co ja tu jeszcze mam dla was? Chciałam wam pokazać takie koszmarki, które się zdarzają, ale ja nie widzę. Ja nie wiem, czy wy widzicie jeszcze te slajdy. I coś tak chyba na koniec, co mogę jeszcze powiedzieć. Zawsze na dzień dobry do swoich klientów mówię, że ja nie realizuję swoich marzeń w ich domach. To są ich marzenia, oni za to płacą, ja jestem stroną doradczą, ja im wskażę plusy, minusy jakichś rozwiązań, podpowiem, czasami przyhamuję zbyt kreatywnych, czasami pobudzę tą kreatywność, żeby trochę zaszaleć, ale to jest naprawdę no, dużo komunikacji i staram się, żeby to było dopasowane do każdego klienta, żeby każde wnętrze po prostu odpowiadało jego potrzebom, bo każdy jest inny i każdy ma inną tą potrzebę. Mam klientów, którzy mając 270 metrów domu, 3 łazienki, nie mają ani jednej wanny, bo nie chcą się kąpać w brudnej wodzie, nie chcą leżeć. Tak? Więc jakby każdy jest inny, staram się odpowiadać na te potrzeby. Na co jeszcze na koniec tylko chcę was uczulić. Jak robicie projekt domu, zaczynacie, to już rozmawiacie z projektantem wnętrz, bo to jest bardzo ważne, żeby architekt, konstruktor współpracował już z wnętrzami. Tyle, już pobiegłam szybko. Dziękuję Beato za tą główną część. Beato, jeszcze odpowiem do was, na was, na wasze pytania, więc jak coś, to zadajcie pytania, a ja mam taką niespodziankę. Pomyśleliśmy z Beatą, bo no, macie potrzeby ogólnie, większość z was, jeżeli chodzi o projektowanie. Chcielibyście z Beatą porozmawiać, zadać jej kilka pytań. Pomyśleliśmy, żeby ewentualnie 10 osób, które jest chętne porozmawiać z Beatą. Dajemy wam taką możliwość skorzystania z takiej bezpłatnej konsultacji, co-minutowej. Jeżeli chcecie porozmawiać, to ja udostępniam wam na ekranie możliwość wypełnienia, czyli wypisujecie imię, nazwisko, telefon oraz e-mail. Ja Beacie tą listę udostępnię, tak, że Beata będzie się z wami kontaktować. Kiedy, Beato, byś się skontaktowała z tymi 10 osobami, które będą pierwsze? No postaram się jak najszybciej. Czyli ten ewentualnie następny tydzień, tak? Tak, myślę, że tak. No, czyli jestem dość zapracowaną osobą, Krzysztof, jak wiesz, bo tu... Ja zachęcam was, osoby, które no, poważnie myślą, zastanawiają się, szukają projektanta. Ja myślę, że Beata dzisiaj spełniła wasze oczekiwania, dużo takich ciekawych smaczków powiedziała, także myślę, że osoba, która rzeczywiście zastanawia się podważnie nad czy zaprojektowaniem domu już na tym etapie, czy ewentualnie rozmową na temat
na temat swojego przypadku, bo już posiada dom, ale chce coś w nim przeprojektować pod względem wnętrz, to pierwsze 10 osób będzie mogło skorzystać właśnie z tej bezpłatnej konsultacji, czyli wpiszcie imię, nazwisko, telefon oraz e-mail. Tak, ja może jeszcze tylko powiem kosztowno na koniec, że jeśli ktoś miałby jakieś pytania, nie mówię tutaj już o konsultacji, bo to jakby konsultacja, to już takie bardziej szczegółowe, ale jakby ktoś, bo widzę, że tutaj pisaliście informacje, że za dużo nie zdążyliście sobie zanotować, a ciekawią was jakieś rzeczy, możecie do mnie pisać na media społecznościowe. Ja odbieram, odpisuję w miarę możliwości, więc jeśli to jakoś nie będzie bardzo ode mnie wymagające czasu, to ja chętnie jeszcze coś tam podpowiem, bo nie da się, to jest tak obszerny temat, tak dużo doświadczeń i tak dużo różnych rzeczy, ja bym chciała was wszystkim opowiedzieć, ale wiem, że nie uda się w godzinę. Ja jeszcze was zapytam, bo jedna sprawa to oczywiście, żeby to odpowiednio wszystko zaprojektować. Dajcie znać, czy ktoś jest ewentualnie na etapie, co już zaczyna ewentualnie budować, potrzebne mu są środki finansowe, bo także istnieje możliwość skorzystania z naszej porady. Mamy 100 doradców finansowych w całym kraju, więc jakbyście chcieli, potrzebowali środków na sfinansowanie, to także odzywajcie się do mnie pod maila krzysztof@finatio.pl, a możemy takie spotkanie zorganizować w waszym mieście, czy też ewentualnie osoba, która nawet będzie w małym mieście mieszkać, to doradca może do niej dojechać. Więc jak macie ochotę, to wpiszcie, jeżeli potrzebujecie środków finansowych, bezpośrednio do mnie na maila. Fajnie, że wypełniliście formatkę, także Beatka będzie się z wami kontaktować w następnym tygodniu. Jak najszybciej będzie to możliwe. Ja tylko da radę, tak? No, napiszcie do mnie na maila, jeżeli macie taką potrzebę. Powiem tylko, że Krzysztof, jeżeli ktoś będzie chciał ze mną pracować, to na pewno będzie musiał skorzystać z waszych usług. Nie, oczywiście mówię to żartem. Jasne, okej. Okay. No to co? No to dziękujemy bardzo. Jeżeli ktoś chce jakieś w ogóle więcej pytań, bo już przez... No właśnie patrzę. Ja nie wiem, czy my mamy czas, no jakby było jakieś takie szybkie pytanie, mogę coś jeszcze odpowiedzieć. Mamy jeszcze 5 minut, jak ktoś ma pytanie, to zadaję. Dziękuję. To jest jakieś pytanie dotyczące ten... No bo gdzie można maila wysłać? Dominika, w jakiej sprawie? Jeżeli chodzi... Właśnie udostępnij Beatko maila do siebie, czyli Beatka udostępnia teraz maila, jeżeli chodzi o... Chcielibyście Beatki coś podpytać, o swój projekt, szukacie ewentualnie osoby, która was będzie wspierać, która wam przygotuje taki projekt, to jak najbardziej możecie wypełnić formatkę. Znaczy formatkę albo maila. Już Beata właśnie wysłała, więc można bezpośrednio do niej wysyłać. Tak, tutaj jest mail. A ja udostępniam jeszcze maila do siebie, krzysztof@finatio.pl. Jeżeli macie ochotę porozmawiać o kredycie albo potrzebujecie już kredytu, dajcie znać, to zorganizujemy spotkanie w waszym mieście z jednym z lepszych doradców, którzy pracują w branży też kilkanaście lat, jeżeli chodzi o finansowanie budowy domu, czy też ewentualnie finansowanie zakupu nieruchomości. Fajnie, że wam się podobało. Widzę, że pytań nie ma, wyczerpałaś chyba. Ale właśnie widzę, ale to jest jakieś ogrzewanie, że nie ma gazu i że dużo prąd kosztuje. Nie wiem, może warto rozważyć fotowoltaikę. Nie wiem, to tak trudno powiedzieć, czym ogrzać, jak nie ma gazu. No. Powiem, tych możliwości tam jest. Ja mam pelet. No, można peletem, tak. No, to też jest jakieś rozwiązanie. O, no proszę. Lucynka pisze, że mam nadzieję, że to nie ostatni raz z panią Beatką. Ja myślę, że coś będziemy organizować raz na jakiś czas, bo rzeczywiście widzę, że wam się podobało, także... Super, bardzo się cieszę. Chociaż widzę, że bardzo dużo osób się zapisało, bo zapisało się 450 osób ponad, tam chyba 470. A widzę, że nie wszyscy dotarli. Ja myślę, że to też jest kwestia tej pogody, że jednak osoby wolą
wolą. Myślę, że to też może być kwestia jeszcze godziny, bo 18 jest taką godziną, gdzie, no nie wiem, no, przyjeżdża się z pracy, jakiś obiad, coś i tak. Ja wiem dobrze, bo ja też korzystam jako słuchacz z różnych webinarów i wiem, że mnie osobiście godzina 18 czasami robi problem, więc może to jest jeszcze jakieś... Ja mogę tutaj się pytać akurat osób, czy 18 im pasuje, to większość powie, że tak. Pasuje. No tak, musimy zapytać tych, co nie przyszli, czy w wakacje jaka godzina byłaby najbardziej odpowiednia. No bo niby późno się robi, ale to też później usypianie dzieci w wielu przypadkach. Tak, no tak. Nic, także trzeba gdzieś to wyważyć. Ja myślę, że ta 18, 19 to maks, bo często 20 to znowu osoby nie przychodzą, no bo już wiosna. A często osoby, które budują dom, no to już są większymi przeważnie rodzinami, dlatego są. Zwiększyć metra. Może są na budowach już. Tak, albo na budowach, dokładnie. Także, dzięki wielkie i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Zapraszam na społecznościowe media też.